Masz coś? Nic nie mam. No a ty? Co? Masz coś na katar? Jakbym miała, to bym sama wzięła. Strasznie mnie ty lepie. Po tym gównie ostatnio mi łeb ścięło. Normalnie przestałam jarzyć. Ale to że niby jak? Faza się skończyła, a otępienie zostało. No właśnie. Jakby tak ciągle o mamy, takie drobne, że coś widzę, albo że coś słyszę. W mordę, ja to jeszcze nie miałam. Mnie trzymało 2 miesiące. Teraz jest lepiej, ale nie mogę przestać. Muszę załatwić jakąś kasę, bo oszaleję. Pożyć od babci. Babci już pożyczałam, co się dało. Ja też. Babcia to najlepsza kasa zapomogowa. Moja już nie pożycza, bo znała się. Chodźcie wszyscy za mną! O, jesteście. Od tego, że wydoiłam was na kasę tym rabunkowym kursem. Łapiecie ironię? To, że tu jesteście, świadczy o tym, że nic nie potraficie. Inaczej byście kradły i dobrze sobie żył. Zwana się rodzisz i to masz, albo tego nie masz. Ja jednak lubię poddawać się zadaniom niemożliwym. Patrzę sobie na wasze tempy. Zmulone, przejarane tymi żałosnymi dopalaczami twarze i jest mi was szkoda. I to jest mi was szkoda tak bardzo, że pomogę wam i nauczę kilku sztuczek. A jak będziecie pilnymi uczennicami, zaproszę was do współpracy. Ponieważ jesteście bandą baranów, która nic nie umie, zaczniemy od rzeczy najprostszej. Od rabowania biednych, starych, głupich i naiwnych osób. Oczywiście biednych używam nie w znaczeniu biednych finansowo, a w znaczeniu biednym umysłowo. Starzy ludzie mają to do siebie, że lubią odkładać na czarną godzinę. I tą czarną godziną jesteście wy! Do tego zadania potrzebne są pewne aktorskie umiejętności i wiedza praktyczna. Jakie znacie imiona starych osób? Mirosława. Dobrze, inne? Genowefa? Jezu, ale nie z XVII wieku, oni już nie żyją. Dalej. Wanda. Wiesława. Antoni. Irena. Dobrze. Może być. I tak właśnie macie szukać swoich ofiar. Tradycyjnymi metodami. 9 na 10 rozmów wam się nie uda. Ale ta 10 to będzie właśnie ta. Starzy ludzie mają to do siebie. Są samotni, siedzą w domu. Nie wychodzą do ludzi. Patrzą w telewizor lub wyglądają przez okno. Jeśli przyjdzie lub zadzwoni ktoś i sprawi, że będą mogli poczuć się potrzebni, macie ich atencję, a potem ich gotówkę. Dobra, czy ktoś wie, o czym mówię? Metoda na wróczka. Brawo, Prymusko! W takim razie zapraszam cię na środek, pokażesz wszystkim swoją technikę. Ale... Czytałaś broszurę, którą wysłałam? Tak. A umiesz w ogóle czytać? Tak. No to działaj. Dzień dobry, babciu. Jak się czujesz? A kto pyta? A kto pyta, nie błądzi. A co, nie poznajesz? Asiu, a to ty? No a kto? Asia. A ty dzwonisz ze swojego telefonu? Od kolegi, bo telefon mi się rozładował. A skąd dzwonisz, taki dziwny masz głos? A bo przeziębiona jestem. Przeziębiona? Bo ty o siebie nie dbasz, ciągle gdzieś latasz, zabiegasz. Mama mówi, że wszystko ci dobrze wychodzi, że jesteś obrotna. Halo, jesteś? Tak, jestem. No tak, idzie dobrze. Słuchaj, babciu, bo ja właśnie w tej sprawie dzwonię. Potrzebuję twojej pomocy. Jakiej? Finansowej. Finansowej? Czyś ty zwariowała?
Ja mam zaraz remont. Ale to tylko na chwilę, bo świetny interes robię. I mi zabrakło. Zabrakło. No i za 2 dni ci wszystko oddam. A co za interes? Mieszkanie kupuję. Okazyjna cena. Będę studentom wynajmować. Pewny zysk. Studentom? To może dobrze, bo słyszałam, że teraz jest łatwo wynająć. No właśnie, rozumiesz, o co chodzi, babciu? No i mi zabrakło. Na koszta notarialne 30 tysięcy potrzebuję. 30 tysięcy? Ja tyle nie mam. Zaledwie 15 uzbierałam. No dobra, to może być 15, a resztę pożyczę od kolegi. Asia, ale ja za 2 tygodnie mam remont. Babciu, nic się nie martw. Ja do piątku ci wszystko oddam, bo sama teraz czekam też na przelew. I wiesz, jeszcze dorzucę ci coś ekstra do tego remontu. A to mieszkanie to jest okazja i dzisiaj muszę kupić, rozumiesz? No jejku, to może dobrze, pożyczę ci. Dziękuję ci, babciu, jesteś kochana. To ja koleżankę przyślę dzisiaj, bo sama nie mogę przyjść. Już u tego notariusza jestem. Koleżanka przyjdzie tak do godziny. No pa, pa. Ożeż ty gnojuwo! Ty farciaro jedna! No czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. No to na co czekasz? Bierz adres i leć po forsę. Masz tu być z powrotem za godzinę. Wio! Ale telefon oddaj! No dobra. Założę się, że kolejny z was nie pójdzie tak łatwo. Te. Młoda. Dawaj. Wersja z wypadkiem. Czyli podsumowując, przede wszystkim zasada ograniczonego zaufania. Po drugie, zawsze dzwońcie do swoich bliskich za pytanie potwierdzenia wersji wydarzeń. Po trzecie, nigdy nie przyjmujecie, przekazujecie pieniędzy nieznajomych. Po czwarte, dlaczego nas teraz dzisiaj jest tak mało? Dlaczego nie ma pani Wideckiej, pani Malinowskiej i pana Wojciecha? Panie Kamilu! Wideckiej to poszła oglądać swój serial, Malinowska poszła na zakupy, Leśniewska to ją plecy boją, Tucholska to nie wiem, a Kwiatkowska gdzie jest? Kwiatkowska pewnie w ogródku pieli. Dobrze, dobrze, bardzo dziękuję. Wojtek nie ma wnuków, więc mu nic nie grozi, panie władzo. No nie do końca, bo widzi pan, panie Janie, jest nowa metoda, dużo skuteczniejsza metoda na policjanta, który radzi sobie z takimi, co nie mają wnuczków. Proszę. Dzień dobry, babciu. Halo, babciu. Tak? Babciu, cześć. A, Ania? No, babciu, nie poznajesz? Ojej, dziecko, jaka niespodzianka. Co ty robisz? Gdzie ty jesteś? A niedaleko jestem, babciu. Potrzebuję twojej pomocy. Miałam wypadek. Jezu, a co się stało? Wjechałam samochodem w gościa. Powiedział, że jeśli mu nie zapłacę, to on zadzwoni na policję. A to są kłopoty, babciu. Zabiorą mi prawo jazdy i sprawa może trafić do sądu. Ja się boję, babciu. Aniu, Aniu, kochanie, poczekaj chwilkę. Oddzwonię za chwilę. Coś mi się chyba pali w kuchni. Babciu, babciu, babciu. Auć! No nie tym razem. Kumata babka. Wiesz, co się stało? Za bardzo konkretnie mówiłaś. Zabiorą ci prawo jazdy? A skąd wiesz, że jej wnuczka ma prawo jazdy? Zasada jest jedna. Nigdy nie daj ci się rozłączyć drugiej stronie, zanim ta nie zgodzi się na pożyczkę. W takim czasie taka osoba dzwoni na policję lub do bliskich, żeby potwierdzić wersję wydarzeń. W każdym razie. Ty. Bryle. Dawaj. Na policjanta. Zobaczymy, czy babcia jest kumata tylko trochę. Trochę bardziej. Halo? Dzień dobry. Z tej strony funkcjonariuszka Maja Omlet Centralnego Biura Śledczego Policji. Cicho. Czy rozmawiam z panią Stefanią Falkowską?
Dzień dobry. Tak, przy telefonie. A co się stało? Proszę pani, czy w ciągu ostatnich 5 minut prowadziła pani rozmowę telefoniczną? Tak. Otrzymałam bardzo dziwny telefon od kogoś, kto podawał się za moją wnuczkę. Czy ta osoba podawała się za pani wnuczkę Annę? Tak, zgadza się. Czy mówiła, że miała wypadek i że potrąciła kogoś? Tak, zgadza się. Moja wnuczka ma 17 lat i nie ma prawa jazdy. A skąd pani wie? Pani Stefani, nasz oddział śledczy rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą pieniądze od starszych ludzi. Obserwujemy ich od dłuższego czasu. Szykujemy na nich zasadzkę, a rozmowy, które prowadzą, namierzamy i nagrywamy. Czy słyszała pani o tak zwanej metodzie na wnuczka? Tak, coś słyszałam w telewizji. Bardzo dobrze. Jest pani świadomą i poinformowaną obywatelką. Właśnie w ten sposób chciano panią oszukać, ale zachowała pani czujność. Wiem, że rozłączyła się pani, udając, że coś paliło się w kuchni, ale obiecała pani oddzwonić. Tak, zgadza się. Potrzebujemy pani pomocy, aby złapać złodziei na gorącym uczynku. Ale jak to? Co ja mogę? Ci oszuści, to wszystko oszuści. Wy żeście powariowali w tej telewizji chyba. Poza tym nie mam numeru do nich, dzwonili na numer stacjonarny. Oni za chwilę do pani oddzwonią. Gwarantuję pani. Tak działa ta grupa. Chcielibyśmy, aby kontynuowała pani rozmowę, udając nic nieświadomą babcię Ani. Potem przekazała pieniądze. Następnie my przechwycimy złodziei i oddamy pani wszystkie pieniądze jeszcze dziś wieczorem. Rozumie pani? Tak, zgadza się. Ale ja się do tego nie nadaję. To oszuści. Wy żeście powariowali w tej policji. To już przecież powtarzałam państwu raz, pani. Pani Stefanio, to jest pani obywatelski obowiązek, a za pomoc w chwytaniu przestępców zostanie pani nagrodzona. Ta szajka wyłudziła w tym roku już ponad 200 tysięcy złotych. Jeżeli ich nie schwytamy, dalej będą oszukiwać i wyłudzać pieniądze. Może pani pomóc, aby wsadzić ich za kratki. Ale jak to? Co ja mogę? Ależ proszę pani, ja się do tego nie nadaję. Ja się boję. Ojej, no nie wiem. No, mogę spróbować. Ja zresztą nie mam tyle pieniędzy. To nie ma znaczenia. Oni wezmą tyle, ile pani będzie miała. Proszę się nie obawiać. Obserwujemy pani dom. Nie grozi pani żadne niebezpieczeństwo. Pieniądze zwrócimy dziś wieczorem, a pomoże pani schwytać przestępców. No dobrze, dobrze. To ja się rozłączam. Czekam na telefon. Pani Stefanio? Tak? Bardzo proszę, aby pod żadnym pozorem nie dzwoniła pani do nikogo i nie mówiła o tym nikomu. Dla dobra śledztwa musi to pozostać w tajemnicy do wieczora. Dobrze? Dobrze, dobrze, rozumiem. Powodzenia i do widzenia. Osobiście przyjdę oddać pani pieniądze i pogratulować odwagi. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Albo to jest bardzo szczęśliwy dzień, albo za tymi tępymi twarzami kryje się odrobina mózgu. Dobra, młoda, do roboty. Halo? Halo? Jesteś? To ja, Ania. Tak, jestem. Wszystko w porządku, babciu? Tak, to od sąsiadki dym leciał, przypaliła coś w kuchni. Ale dziecko, powiedz mi, co ci się stało? Jesteś cała? Tak, babciu, ja jestem cała. Ale ten facet powiedział, że zadzwoni na policję za chwilę, jak mu nie zapłacę 5 tysięcy. Ja się boję, inaczej mogę trafić do więzienia. Pomożesz, babciu? Aniu, no pomogę oczywiście, ale ja tyle nie mam. Ja, dziecko, mam może przy sobie około 3 tysiące złotych. Babciu, to daj to, co masz. Jakoś go przekonam, utarguję. Ten facet jest cały poobijany i zły. Grozi mi.
Aniu, powiedz, jak mam przekazać ci pieniądze? Przyjdziesz? Nie, babciu. Ja muszę zostać z tym facetem. Nie mogę odejść z miejsca wypadku. Jest ze mną koleżanka. Ona przybiegnie za 20 minut i tu wróci. Jak będzie po wszystkim, to przyjedziemy do ciebie. No dobrze, dobrze. Już się nie martw, dziecko. Czekam na koleżankę. Dziękuję, babciu. Kochana jesteś. Ratujesz mi życie. Brawo! A teraz wio po kasę, koleżanko Ani. Widzi pan, panie Janie, złodzieje co chwilę wymyślają nowe metody, żeby przechytrzyć i być o krok do przodu. Podsumujemy te metody, nie ufamy żadnym funkcjonariuszom podającym się na policjantów. Odkładamy słuchawkę i dzwonimy na policję, aby to potwierdzić. Dzwonimy również od razu do dzieci lub wnuków, aby opowiedzieć o takiej sytuacji. Ale to nie wszystko na dziś. Mam dla was jeszcze nową niespodziankę. Weronika, pozwól do nas. Weronika, opowiedz nam, co robiłaś i jak oszukiwałaś ludzi. Dzień dobry, słuchajcie. Chciałam wam opowiedzieć o tym, jak oszukiwałam ludzi sprzedając garnki i kodry lecznicze o wiele drożej niż były warte. No ja byłam na takim pokazie. I kupiłam patelnię na raty, a wy było szuście. Wam omlet i naleśniki prezentacji zjeżdżały. Jak gołe dupy zjeżdżali. A mnie to wszystko się przypaliło i nie mogłam domyć. Przykro mi, już tego nie robię, proszę pani. Teraz dzięki wiedzy, jaką zdobyłam, pomagam innym, aby nie wpadli w podobne pułapki. A jak wy żeście to zrobili? Tego omletu potem pani nie jadła, prawda? A my przed pokazem wysmarowaliśmy patelnię smalcem. Może pamięta też pani przypalenie garnków karmelim mlekiem? Tak. No właśnie. Garnki wewnątrz pokrywaliśmy smarem do ciężarówek, więc wszystko pięknie schodziło i to na pokazie naprawdę wspaniale wyglądało. Te wszystkie zaproszenia na darmowe pokazy to ściema, to kłamstwo. Chcą was tylko zaciągnąć na pokaz, a tam piorą wam mózgi i stosują iluzjonistyczne sztuczki. Tak samo z kołdrami, przedmiotami mającymi poprawić zdrowie. Co z nimi? No właśnie, przychodzi fajna, wysportowana aktorka, podająca się za fizjoterapeutkę i mówi z przygotowanego scenariusza. Gdzie rozmawiałam ze 100-latkami o ich sekretach długowieczności. I nie jest to picie sake, ani jedzenie ryb. Jest jedna czynność, którą robi każdy z nas. A ta czynność to... Ale najpierw kilka słów o mnie. Mam na imię Zosia i mam przyjemność opowiedzieć państwu o zdrowiu. Jak czuć się dobrze, jak nie chorować i jak żyć ponad 100 lat. Singing, oh, I say, oh, what you say, I...
today. Co takiego odkryto w Japonii, czego nie możemy robić u nas? Pokażę wam kilka ćwiczeń i zaprezentuję nasze najnowsze produkty. Poduszki i kołdry. Wełna z Japonii, kaszmir z Laponii, a to wszystko przykryte ciepłym, pachnącym, lepkim gównem, które staram się wam opchnąć, machając rękami na prawo i lewo. Będę próbowała wcisnąć wam to nic nie warte gówno, okłamując was ile wlezie, a wy oddacie mi wszystkie swoje ciężko zarobione pieniądze. Co wy na to? Fajnie? No to brawa! Zaczynamy! Yesterday, I'm gonna live, I'm gonna love right now. And if tomorrow never comes, I'm gonna... Proszę bardzo, jak pani ma na imię? Ja? Jadwiga. Co za wspaniałe imię! Wie pani, że moja córka też nazywa się Jadwiga? Jak moja babcia. Pani Jadwigo, proszę nam powiedzieć. Ile pani ma lat? No, 72. A ile chciałaby pani żyć? No, 100 lat, może więcej. A wie pani, że jest to możliwe? No, co też pani? Oczywiście, że tak. I to jeszcze 30 lat. Wie pani, ile to 30 lat? To jak zobaczyć wnuczkę, doczekać komunii świętej, matury, wesela i narodzin prawnuczki. Chciałaby pani poznać prawnuki? No, pewnie, że bym chciała. Pani Jadwigo, proszę mi powiedzieć, na jakie bóle skarży się pani najczęściej? No, bóle kręgosłupa. A jakie czynności w życiu pani wykonuje najczęściej? Pielę w ogródku. Babciu Jadwigo, zastanów się, proszę. No, może jem. Bliżej. A co robi pani między 22 a 8 rano? No, śpię. Tak jest, chodzi o spanie. O sen! Japończycy mówią na to yume. We wszystkich rozmowach z żyjącymi ponad 100 lat w Japonii powtarzano jedno słowo. Yume. Sen! Dobry sen! 1/3 naszego życia spędzamy w łóżku w pozycji leżącej. Mamy złe poduszki, złe kołdry i złe materace. Często jak wstajemy, boli nas szyja i plecy. To wszystko bierze się od złego snu. Pani Jadwigo, może pani już... tak. Może pani już usiąść. Dziękuję bardzo. Mało tego, że nasze produkty mogą poprawić jakość waszego snu, mogą was także w trakcie snu leczyć. Podszyty natlenek srebra zabija wszystkie zarazki. A to gówno, które wam teraz opowiadam, to wszystko kłamstwa. Tak naprawdę nie byłam w Japonii. Wymyśliłam to wszystko. Ale brzmi wiarygodnie, prawda? Więc brawa! A teraz najlepsze, bo specjalnie dziś i tylko dziś i tylko teraz za taką poduszkę sprowadzoną z dupy Maryny zapłacicie nie 7 milionów słowackich peso, ani nawet 10 tysięcy dolarów argentyńskich. Zapłacicie za nią 3000 polskich złotych. Kochani, to jest okazja! Mało tego! Tylko dziś dorzucimy poduszkę wypchaną pudrem z żyrafich rzęs. Gratis! Yume! Yume! No właśnie, to był fragment prania mózgu. Mam tylko jedną prośbę. Nie chodźcie na te darmowe pokazy. Po prostu nie chodźcie. Nauczcie się ze znajomymi grać w brydża, nauczcie się gotować, coś nowego, czym zaskoczycie rodzinę. Poczytajcie książkę, idźcie do kina, do teatru albo na spacer. Posegregujcie stare zdjęcia, poczytajcie książkę. Nauczcie się obsługi komputera i internetu, ale nie chodźcie na te durne, darmowe pokazy. Thank you.
15 tysięcy. To znaczy, chce pani wybrać wszystko z konta? Tak, zgadza się. A czy można wiedzieć? Przecież ja nie muszę pani tłumaczyć, na co mi te pieniądze. Oczywiście, że nie. Ale pytam z troski. Ostatnio w innym oddziale naszego banku był starszy pan, który wybrał wszystko z konta, a potem został okradziony. Jak to? Czy słyszała może pani o metodzie na wnuczka? Nie bardzo. To wygląda tak, że dzwoni ktoś, kto podaje się pod pani wnuczkę i mówi, że pilnie potrzebuje pieniędzy, bo miał jakiś wypadek albo ma świetną okazję do zainwestowania. Czy zdarzyło się pani coś takiego? Znaczy dzwoniła, ale to była moja wnuczka Asia. A czy chciała pożyczyć od pani pieniądze? Zgadza się, ale ona by mnie nie oszukała. Proszę pani, to nie pani wnuczka panią oszukuje. To oszuści podają się za pani wnuczkę. To niemożliwe, to na pewno była ona. Proszę o zrobienie tylko jednej rzeczy. Niech pani zadzwoni do wnuczki na jej telefon komórkowy i zapyta, gdzie jest i co robi. Jeśli potwierdzi się to, co pani mówi, to nie ma kłopotu. A jeśli nie, to zadzwonimy na policję. Mówiła, że miała telefon rozłączony. Proszę się przekonać. Tylko o tyle proszę. Dla spokoju. Jak? Halo, Asia. Hej, babciu. Co się stało? No ja jestem w banku po te pieniądze. Jakie pieniądze? Na mieszkanie, które chciałeś kupić. Babciu, ale jestem w Warszawie, na konferencji. Nie kupuję żadnego mieszkania. Co się dzieje? Nie rób ze mnie żartów. Przecież dzwoniłaś pół godziny temu. Babciu, ja do ciebie nie dzwoniłam. To musieli być oszuści. Gdzie ty jesteś? No w banku, po te pieniądze. Babciu, koniecznie dzwoń na policję. Nikomu nie dawaj żadnych pieniędzy. Dobrze, dzwonisz. Dzwoń na policję, a po wszystkim zadzwoń do mnie raz jeszcze. No dobrze, tak zrobię. To co, dzwonimy na policję? Dzwonimy. No dobra, użyjemy teraz jakiejś bardziej podłej techniki. Porwanie i płacz. Ty, blondyna, dajesz. We got dreams to share, lots of love to spare. Halo, słucham. Halo, babciu, pomocy. A kto mówi? Moni? Kasia? Kasia, babciu Kasia, porwali mnie. Jak to? Kto? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, jestem w jakiejś piwnicy. Zostaw mnie, zboczeńcu! O Boże, kochany, co tam się dzieje? Kasiu! Babciu, oni powiedzieli, że jeżeli im nie zapłacę, to mnie zabiją. Ale co ja mam zrobić? Ile chcą? 10 000. Błagam, babciu, pomóż mi, boję się. No dobrze, córeczko, dobrze. Ale powiedz mi, gdzie i komu przekazać? Za 10 minut pod oknem pojawi się dziewczyna w niebieskiej bluzie. Zrzuci jej pieniądze w reklamówce i mnie wypuszczą. Błagam, babciu, uda ci się w 30 minut? Dobrze, kochanie. Już pędzę do banku. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Tylko pamiętaj, babciu, nie mów nikomu, bo jeżeli się ktoś dowie, to mnie zabiją. Dobrze, dobrze. Ożeż ty, bezczelna, kłamliwa, cwaniacka gówniaro jedna! No czegoś takiego to jeszcze nie widziałam. Ty w niebieskim kapturze, leć po kasę. No niewiarygodne, po co tu przyszłaś, skoro tak ogarniasz? Nie wiem, tak jakoś wyszło, na adrenalinie. Czyli jakbym cię torturowała, to wyszłoby ci jeszcze lepiej? Pewnie tak. Dobrze wiedzieć, dobra, siadajcie. O kurde, prawie mnie złapali. Kto? Policja, zasadzkę zrobili u tej baby, ledwo im uciekła. Ty przybiegłaś tutaj, idiotko! Ale proszę się nie martwić, uciekłam im. Ty skończona debilko! Policja! Policja! Pani! Wypadek! Muszę przeliczyć jeszcze te pieniądze! No dobrze,
ale to szybko, bo ten facet czeka i mówi, że jak nie zapłacimy, to nas na policję poda. A jak on się czuje? Dobrze, nie jest źle. Ma kilka siniaków i rozcięty łuk brwiowy, ale krwawienie zatamowaliśmy. Oj, Wojtuś, Wojtuś. No, facet zbyty dał mu godzinę. Ja wypłaciłam już wszystko, co miałam, ale brakuje jeszcze 4000. 4000? Całe pogrzebowe. Hamulce, hamulce, na pewno hamulce. A ja mówiłam, żeby nie jeździł tym starym gratem. Ten jego Volkswagen to ma ze 20 lat, prawda? No tak, tak. No ale kocha tego swojego Rzecha. Co poradzić? Też mu mówiłam. Nie przetłumaczy mu. Oj ha, słuchaj, ja nie mam wnuka. Ja zapomniałam. On go sprzedał już rok temu, prawda? A no, tak, tak. No ale tamtego kochał, a ten co kupił to też taki grat. Skończ. Słucham? Wrzuciłam ci do kompotu trutkę na szczury, a teraz biegnij do szpitala po drodze wymiotując, to może przeżyję. A jak cię spotkam jeszcze raz, to cię wypatroszę, ty gnoju jeden. Wiesz co? Nie mogę pisać SMS-ów ani dzwonić z mojego telefonu. Zobacz, co się zepsuło. Pokaż mi to. Ale tu widzę, tato, że namiętnie korzystasz z porady wróżbity. A to moje prywatne, nie czytaj. Dobrze, dobrze. Nie czytam. I w konkursie SMS-owym na wygranie 40 tysięcy brałeś udział. A nuż się wygra. No i powiedz mi, tato, na co ci te 40 tysięcy? Co byś sobie za to kupił? Ja wiem. Samochód. Nie, małpę. Małpę? Tak, małpę. A wiesz co? Ja kiedyś miałem małpę. Miałeś małpę. Szkoda, że ja jej nie poznałem. No szkoda, szkoda. Byście się świetnie dogadywali. Dobra, tato. Twój telefon jest na kartę, a te SMS-y kosztują. Jeżeli wysyłasz SMS-y na tych oszustów, którzy chcą cię tylko orżnąć, to później nie będziesz miał środków na koncie, żeby do mnie zadzwonić, jak coś się stanie. No ale jeden SMS to tylko 2 złote. Ale każdy następny to już 5 złotych. No ale było powiedziane, że 2 to 2. Ale gdzieś tam małym druczkiem piszą, że każdy następny SMS kosztuje więcej. Rozumiesz? Tak działają oszuści. Robią z ciebie małpę. No dobrze, to ja już nie będę wysyłał tych SMS-ów na te konkursy. I dobrze, i tego wróżbite też sobie odpuść. A dlaczego? Przecież mi dobrze powiedział. Tato, co ci mógł dobrze powiedzieć SMS-owy wróżbita? Wróżbita Janusz. No, że zdrowie i rodzina są najważniejsze. Young, these lungs of mine were made to scream and shout. I said, hey, hey, what you say? Let's save some troubles all the way. I'm gonna live, I'm gonna love right now. It's singing, oh. I said, hey, hey, what you say? I got no use for yesterday.